raporty tabeli jasno wskazują, jak istotne jest to spotkanie. Mamy dosyć doświadczony sztab szkoleniowy, jak również kadrę zawodniczą i wszyscy sobie zdajemy sprawę, jaka jest waga tego spotkania. Naprawdę bardzo starannie się przygotowujemy do tego spotkania, żeby zakończyć w dobrym stylu rundę. I boisko wszystko zweryfikuje, prawda? No wiadomo, gramy z rywalem, który można powiedzieć, no zdominował troszeczkę tą ligę. Jest to chyba zespół najrówniej grający w przekroju całej rundy, ale też ma swoje słabości, jak każdy z zespołów. Ja mam nadzieję, że atuty, które my posiadamy w swoim zespole, przewyższą atuty, które będzie posiadał w dniu sobotnim przeciwnik, czyli Termalika. No poza Adrianem Bielaski, który tam ma jakieś drobne problemy zdrowotne, to mam wszystkich do dyspozycji, aczkolwiek no, nie jest to aż tak różowo, jak pan to przedstawił, z tego względu, że nie wszyscy zawodnicy jeszcze po prostu trenują odpowiednio długo, żeby być w optymalnej dyspozycji, ale rzeczywiście to jest pocieszające. Szkoda, że ta runda się kończy, bo praktycznie dysponuję wszystkimi zawodnikami, których mam w kadrze, poza Adrianem Bielaskim. No tak, zdajemy sobie z tego sprawę, że mecz nam szczególnie nie wyszedł. Mecz był w telewizji i można było to odebrać, że Miedź grała awans, a my, nie wiem, jesteśmy w środku tabeli albo i się bronimy przed spadkiem. Zagraliśmy słabe spotkanie i jedyny pozytyw, jaki można w tym wszystkim wyciągnąć, to jest to, że gramy teraz z liderem. Jest to dla nas mega istotny mecz, bo wiemy, że Nieciecza ma nad nami 6 punktów przewagi i w przypadku zwycięstwa to w najgorszym wypadku do wszystkich zespołów będziemy mieć tylko 3 punkty straty, a to jest, wydaje mi się, żadna strata. I no, po tak słabym meczu chyba, który kolejny jest także w telewizji, no i myślę, że już nie zagramy gorzej niż w Legnicy, bo chyba się nie da zagrać gorzej. No trzeba naprawdę wziąć pod uwagę, że gramy z Termaliką, z liderem, tak jak trener wspomniał, jest to zespół, który można powiedzieć oprócz jednego tam jakiegoś dołka, 3-4 meczy nie wygrał, zdominował tą ligę. I będzie to ciężkie spotkanie. Graliśmy już tam, wiadomo, bo to jest runda rewanżowa, zaczęła się. Myślę, że w tamtym spotkaniu nie zasłużenie jakoś tam przegrać, bo mecz był taki na remis. No, ale tu już będzie naprawdę mega istotny mecz. Jest to ostatni mecz sezonu, żeby tego roku, żeby to dobrze zakończyć. No i żeby ta strata wynosiła 3 punkty, a nie więcej. Jeżeli będzie zwycięstwo, to 4 drużyny będą obok siebie i wszystko może się zdarzyć. My będziemy jeszcze mieli ten komfort, że już 2 mecze graliśmy z Termaliką. Wszystkie zespoły będą grać ze sobą, no ale nie ma co jakiś patrzeć w przyszłość. Trzeba wygrać najbliższy mecz i wtedy zimę w spokoju przepracować, a nie rozmyślać, co się utraciło przez całą rundę. Znaczy ja bym chciał, żeby był mecz troszeczkę inny, żebym nie miał w ogóle roboty, że tak powiem. I zespół wygrał, bo no, szczególnie w tej Legnicy no, było sporo pracy. Starałem się robić to, co mogłem. No, w 2 sytuacjach nie udało się obronić, no, ale teraz mamy kolejny mecz, tak jak tutaj powiedzieli, że przyjeżdża Nieciecza i na pewno będzie trzeba zrobić wszystko, żeby odnieść korzysty rezultat i ten rok zakończyć w dobrym stylu. Zdajemy sobie sprawę, kto tutaj przyjeżdża i my w pełni skoncentrowani wychodzimy na to spotkanie i będziemy chcieli pokazać pełni swoich możliwości i, tak jak powiedziałem wcześniej, odnieść korzystny rezultat.